Najsłodsze i najohydniejsze postacie. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Zamień się wszystko i tikiego. Tak się nazywa ta gra. Więc mamy tutaj bardzo dużo rzeczy. Na przykład mamy Spider Despacito. Wow, to chodzi. Taniec! A! Jakie to jest dopracowane! Zobaczcie. Na Despacito. Co to jest za gra? Co to jest w ogóle za ohydstwo? Jak ja mam się w to zmienić? Uwaga. Jak to chodzi? Co to jest? Naruto Run! Co to jest? To jest creepy. O, Cartu Cat. Jestem ciekaw, jak ona atakuje. O, mamy też taniec z... Z czego? Serio mamy z Friday Night Funky coś? Aha, okej. Okay. I to w sumie wszystko. Dobra, wybierzmy kolejną postać. Siema. Dobra, co tu mamy? Cartu Cat nie działał, ale mamy tutaj Baldiego. Okej, okay, sprawdźmy. Idziecie się uczyć dzieci? LOL, ale to jest kozackie. Hej. Ale ktoś robi animację kozak, serio. LOL, zobaczcie, cyk. Ale to jest dopracowane, to jest słodkie. A poruszamy się tą linijką, tak uderzamy w rękę. Pam. Mamy tu tyle postaci, że nie wiem co wybrać, serio. Among Us super realistic, lol. Ej, z takim czymś to mu grać. Ej. Mogę strzelać nerfem, zobaczcie. Jakie kozak. Dobra, teraz taniec. Fajne nawet w sumie. Sassy Boko. Czekajcie, czy to jest jakiś dźwięk? LOL. Nice to było, dobra. Idziemy dalej, wybierzmy teraz kolejną postać. O ja, tu jest ten Hagiwagi, co to jest? Ale kozak. Dobra, zaraz go weźmiemy. Weźmy na przykład. Yes, łapka w górę. Nice. Dobra, nieźle. LOL. Dobra, to jest super realistyczne jak na Robloxa, serio. Dobra, trzeba wziąć jakiś inny model, na przykład model ciasteczka. O ja, co to jest? To wygląda... To wygląda jak totalnie jakiś, nie wiem, nowy chapter w Piggy, serio. Jakby to było w chapterze, to się tak super rusza. Serio, dobra, co tu mamy? Bambi Variants. Dobra, tego może nie. Among Us! O, kupmy to, 80 robuxów. I weźmy tego mojego Hell Clowna. Uja, jest wkurzony, na. Jaki wkurzony, co to jest? To jest zbyt dobre. Dobra, lecimy. Among Us Color. Nawet jest napisane Among Us. Idziemy do impostora. Bo ja chcę impostora. Dobra, Among Us kolor. Uwaga. Idziemy i sprawdźmy co teraz. Uwaga. Strzela! Bija nóż teraz, ale to jest złe. LOL, jesteśmy w węcie. Nope, i nas nie ma, ale to jest kozak, serio. Takie gry powinny być zrobione w Robloxie zamiast ten. I teraz taniec. Uwaga. Kozak to jest, serio. Szanuję tę grę mega. Dobra, idziemy po kolejną postać, czyli Cartu Cat, może się uda. Dobra, żeby znaleźć te postacie, co nie, tutaj co stoją, trzeba je właśnie znaleźć na mapce. I ja się zamieniam w Hugiego Ługiego, popatrzmy na niego. I będziemy szukać postaci, uwaga. Jaki słodki. Jaki słodki, ale też straszny. Jakie to jest creepy. Tak tańczy, uwaga. Ale to było idealnie, jakby to było w FNF-ie. Tak się porusza lekko. I uwaga, nagle rage. Dobra, i coś jeszcze potrafi? W ogóle? Ciekawe. O nie, nic nie... LOL, umie chodzić tak, ale kozak. Idziemy znaleźć Cartu Cata. Nie, gdzie ja wleciałem? Pytanie, gdzie jest w ogóle Cartu Cat tak naprawdę? Tu gdzieś na mapce. Okej, druga próba lotu, lecimy. Nie, odbiłem się, najgorzej. Uwaga, trzecia próba, lecimy. Wow, jaki lot to był, widzieliście? On robi się kołek jak spada, patrzcie. Uwaga. Damn, to jest kozak. Ej, czy tutaj w ogóle w tym budynku jest Cartu Cat? Ale czy jak wejdę do tego, to się zmutuję, czy umrę? Nie, ale skam to był. Dobra, lecimy. Cyk, wbijamy. No nie, otwórz się. Jezu, otworzyło się. Tu gdzieś powinien być Cartu Cat. Przysięgam wam, gdzieś go pamiętam. Czy on był w tym budynku? O nie, to jest ciężkie. O, siema, Hagi Magi. Piąteczka, jo. O, idziemy gdzieś? Spoko, idziemy. O, ale fajnie się wspinam. Dobra, chyba tędy się idzie, co nie? Nie wiem, musimy sprawdzić. Tu nic nie ma, dobra, trzeba znaleźć każdy pokój. I tu powinien być gdzieś Cartu Cat. Dobra, to chyba nie te pokoje. Trzeba iść na górę. Hugi. Aj, no dobra, chodźmy tutaj. O, tutaj, dobra.
powinniśmy iść w tę stronę. Okej. Dalej, w lewo, może tutaj. Jest, mamy ręka Cartoon Cata i tym samym zdobywamy skina Cartoon Cat. Sprawdźmy to, jak on wygląda. Jestem ciekaw w sumie, bo tyle po niego szedłem. Mam nadzieję, że się opłaci. Ej, wezmę przy okazji Dreama. Dreamek, siema Dreamek. Dobra, jakie nogi! Speedrun robimy w Minecrafcie. O, jakie nogi umieśnione. Dobra, zmienimy się w Cartoon Cata. Dzień dobry. O, nie mogę się chyba zmienić, co nie? Aha, muszę się zmienić w siebie. No to wbijamy w Cartoon Cata i mamy Cartoon Krishnata. Wow, jak mu ręka wyleciała. Dobra, coś jeszcze potrafi robić? W sumie nie wiem. Ale tak fajnie chodzi. Jakby kogoś miał zaraz złapać. Dzień dobry. Co jest z tą ręką w ogóle? Dzień dobry. O, wow, co to jest? Rozsypałem się, moje zęby się rozsypały. Zobaczcie to, dobra, kupię to za robuxy w ogóle. Tu jeszcze mamy tyle postaci, których nie przestawałem. Tu przetestować na przykład. Robobobo, wow, co to jest? Niszczyciel 3000, ale to jest ohydne. To jest przeohydne. Dobra, bierzemy tego gościa. Uwaga, hop. Jesteśmy fistaszkiem. Ale to jest piękne. W ogóle ja tak śpiewam w tym odcinku, bo jest wczesna rano, a ja zawsze od rana śpiewam. Zejdź mi z drogi, człowieku. Mam gigantyczne stopy, które mogą się przy... A co to jest, jakiś wend? Nie wiem, dziwne. Ale dobra, jestem większy od Hugi Wugi. Albo nie, taki sam. Nie wiem w sumie, nie wiem czym się różnię. Muszę się resetować, bo nic nie... A, tu coś mam. O, super animacja, super, po prostu, super, po prostu to się nazywa w ogóle super jakościowa animacja. Wow, ale animacja, niesamowite. A co tu mamy? Taniec. Dobra, nieważne. Dobra, mamy jeszcze kule bule, co tu jest? Kula bula, jakie to jest epickie. Znaczy w sumie, takie dziwne, tak naprawdę. Nie wiem, dlaczego powiedziałem epickie, bo jestem noobem. Ej, to się kręci, dobra, to jednak jest fajne. Ja, się kręcącą kulą. Kręcąca kula, zjeżdżam tego. Hugi Wugi, przejeżdżany. Przejechałem go, zobaczcie. Przejeżdżam Hugi Wugi. Nie wiem, co to jest. Pamiętajcie, widzowie, da się zrobić wszystko w życiu, nawet być czołgiem, który chodzi. Przed nami Hugi Wugi, co jest? Co to jest? Dlaczego ta gra jest taka dobra? Nie wiem, kto robił te modele, ale one są tak dobre. Naprawdę. Strzela w niego. Co ty robisz tu na mojej posesji? Przepraszam za te wkurzenie. Już idę dalej z powrotem do mojej rzeczy, czyli do... No nie, złaź mi z głowy, człowieku. No jeszcze już koniec. Umieram na śmierć naturalną. Dobra, także co? Dzięki wielkie za oglądanie, ja byłem Kartonek i siema wszystkim, no i mogę umrzeć? Co? Papa. Noobku.